Dzień dobry, witam w kręciku z Choć Balelon. Balelon. Wiem, że trochę nie wyszło mi to przywitania, ale witam was oczywiście na kolejnym odcinku na Baleronie, odcinku chyba 63 już. Tak, 63. No i dzisiaj jak widać zbiór Sorga na dwóch polach, bo tutaj za mną to pole też będzie zbierane. Tutaj sobie już jeździ. Tak, na początku tutaj sobie jeździ John Deere, bo przez przypadek wypożyczyłem. Wypożyczyłem maszynę kontrakt zamiast kliknąć przyjmij kontrakt, ale to zaraz wam wszystko opowiem, tylko nawrócę sobie kombajnikę, żeby sobie, wiadomo, on sobie już jechał prościutko w drugą stronę, a ja zaraz przejdę do minimapy i zaraz wam wszystko opowiem. A Valtra jeździ sobie na polu 16, jak tam widzieliście, znaczy no, wy nie widzieliście kto jeździ, ale tam pracownik widzieliście tylko, że jeździł. No to na polu numer 16 jedzie sobie Valtra i ona tam sobie uprawia, kontrakcik robi. Bo czemu by nie? Dobra. Tutaj jest John Deere 6230R jak widać, a tutaj jeździ moja Valtra. Jakby ktoś chciał pytać. Tak, co się jeszcze dzieje? Tutaj jeździ sobie New Holland, kombajnik. No, klas sobie stoi, no bo nie ma tyle pól do koszenia, no bo tylko jest to i to, czyli te dwa pole jeszcze do koszenia są. O, może tak sobie bardziej to pokażę. Tutaj stoi mój Masej, bo tutaj przez chwilę kontrakt skończył na orkę, ale to tam jest szczegół. No i tak to wygląda. Tutaj będzie rzepak. Jest sierpień, czyli w sumie na kolejnym odcinku będę siał. Tutaj będzie rzepak siany. Tam będzie rzepak i tutaj te wszystkie pola po sorgu będą rzepakiem, więc ja muszę od razu sobie zobaczyć skład gleby, jak wygląda. Na razie żadne pole nie wymaga wapna, więc to jest... Jest jak na razie... Dobra, w sumie jak już pojechał prosto, to niech już jedzie prosto. Już nie będę się tak przejmował, bo i tak to będę zaraz kosił na odcinku i tak, więc... Tak wygląda mój John Deerek. Ogólnie dziękuję wszystkim, że tak ładnie przyjęli się ten odcinek ze skupna tego John Deera, no bo tam było 680 wyświetleń. Kurczę, to jest szok. Nie wiem, czy to jest chyba nawet nie na... Nie, dobra. Jeden miał chyba 800 wyświetleń. Nie wiem jak, ale miał. Więc to jest chyba drugi najlepszy odcinek z Choć Balerona. Ale to dobrze, nie chodzą wyświetlenia filmu. I tak sobie widać dzisiaj sorg głosimy. Jest ogólnie piątek. Znaczy... Wróć. Ja nagrywam w poniedziałek 30 października. A wy to widzicie na piątek, więc sobie tylko 4 dni do przodu nagrywam. Więc to tak w sumie nie za dużo. Gdzie kiedyś był taki moment, że raz na dwa tygodnie miałem odcinki do przodu nagrane. Ale to tylko raz mi się tylko tak udało. No, tylko raz mi się tak udało niestety. Albo na szczęście może w sumie bardziej. Nie, to czekaj. Nie, chyba fleta miałem na dwa tygodnie ostatnio nagrane. Tak, ja chyba fleta na osadzie miałem ostatnio nagrane na dwa tygodnie. Mhm. Ostatnio tak się udało. Jakoś nagrać to na początku października jakoś było, że na dwa tygodnie miałem. Nie wiem jak, ale się udało jakoś. Oczywiście, jak widzicie, teraz częściej są odcinki z tych moich serii, tak? Widzicie, timelapsów nie pojawiają się, tylko pojawia się tak naprawdę teraz timelapse z 15, tak? No bo z niczego innego mam żniw. Timelapse nie mogę zrobić. No w sumie, no, na opartego mógłbym, tak? Ale nie mam, bo serie mi się pokończyły tam lapsa, znaczy pokończyły, może są, wróć, źle to jest powiedziane, że się skończyły. Tylko po prostu gier kruksy się skończyły, nie mam nowych odcinków nagranych, więc no fizycznie... Więc nowych odcinków z gier kruks nie zobaczycie na razie, dopóki nie nagramy, ale spokojnie w listopadzie już wrócą. Ale czy to będzie na początku listopada, czy w połowie, czy pod koniec, to ja tego nie wiem. Tego niestety ja nie wiem. Tego chyba nawet kruk nie wie. No ale dobra, to tam jest akurat taki szczegół. Więc przez te dni, w sumie aż dwa dni mi odeszły. Doszły. Odeszły albo doszły. Jak to woli. Bo dwa dni, bo teraz wychodzi tak, że dwa razy się chyba pojawi i dwa razy Ellen gra. Ale to dobrze, ja do Ellen grać i lubię grać. W sumie na tym nagranie to się nawet lepiej gra niż na M-Kriku.
Nie wiem dlaczego tak, ale tak po prostu już mam, że jakoś tak ten Elegant od początku jakoś mi się bardziej lepiej grało niż Encryk. Też na początku wiadomo. Na początku wszystkie serie mapy się fajnie grało, ale teraz to tak najbardziej to chyba Balerum się gra. Ale gra mi się z tego względu, że tu są duże maszyny i chcę to po prostu jak najszybciej dokończyć, tak? No zobacz, ile mi pól jeszcze zostało do kupienia. Do tego tutaj duszę, ile wlezie tego Balerona. A na zimę już mam do sprzedaży, tak, 110 jęczmienia. Chyba, że to zostaje, nie wiem. I sorga, mam już 30 ton na silosie. Mleko 50 tysięcy już mam do wywiezienia na masło, więc no. Jest trochę pieniążki za. A ty tak, czy oprócz masła mam sobie sprzedaży? Skąd tak gnojówka? To od krów to jest tak gnojowica? Nie wiem. Dobra, ale trzeba wsiadać dalej i jechać dalej kosić. A, i promocje są takie, bo chyba nawet nie pokazywałem. Siewnik do Bergauta, ale to jest. To jest ten mniejszy siewnik, więc on mnie nie interesuje. Znaczy ten zbiornik sobie, przepraszam. To jest ten mniejszy zbiornik, bo jak byłby ten duży, to od razu sobie kupił, a tak to nie interesuje mnie to zbytnie. I wielka. Znaczy wielka, no taka. Łóżka skalna, jak widać, pisa czerpak do skał. No i taka przyczepa Grimma. Oczywiście z modów. To jest z modów ta przyczepa. Aha, to. Taka tam do ziemniaków to jest, bo jest taśma ciąg. W sumie ciekawa przyczepa, jakby nie było. Ale to tam. Można powiedzieć, że nie interesuje mnie to zbytnie. Znaczy, no nie interesuje mnie pod takim względem, że tutaj nie będzie ziemniaków. Czy będzie jeszcze bawełna? Myślę, że jeszcze mogę zrobić bawełnę, no bo jednak w sumie te ubrania, a czy ubrania, tkaniny to był dobry interes. Jeszcze postawię sobie zakład krawiecki i wtedy robić z tego ubrania, a ubrania są po 30 tysięcy z tego, co Kruk mówił. I chyba coś koło tego było, bo ubrania były najdroższe, jakie się dało. O, tylko teraz, dobra, to sobie już... Rodzynki, olej znacznikowy, miód, cukier, ubrania. No, 30 tysięcy, no, w kwietniu 30 tysięcy. No tak, ja miał tych ubrań. A przecież wełny trochę mam u owiec, bo mam pełno owiec, więc no. Trzeba, kurczę, pomyśleć. Trzeba coś, kurczę, pomyśleć o tym. No patrz, w jedną stronę jadę, mam 50%, no to super. Dobra wiadomość. Koszę sobie przez dwa pola, bo w sumie jak to zauważyliście już. Bo ja dużo sobie siedzę na escape'ie tak zwanym. Bo ja lubię sobie tam przeglądać różne rzeczy. A tutaj, że gender sobie jedzie w tle, to tam wiecie. Tam jest akurat nie tyle, co... Dobra, jednego mijaka zrobiłem, to niech sobie jest. No wiadomo, Sorgo ma pieniądze. Znaczy Sorgo ma pieniądze, jak to w ogóle zabrzmiało. Sorgo jest głównie dla pieniędzy zasiany, no a w sumie Sorgo to w sumie bardziej soja jest dla pieniędzy, a Sorgo też, tak? No bo Sorga dość dużo daje i ma dosyć dobre ceny, więc... A teraz na wiosnę będę chyba siał owiec. Bo ja to chyba mówiłem na odcinku z siania łąki, czy tam tworzenia łąki, jak to woli. I tak. Przydałoby się tą łąkę nawieść. Ale to może na jakimś. Może na kolejnym odcinku to zrobię. O właśnie, wiem co zrobię. W kolejnym odcinku. Zrobię nawożenie łąki i zrobię sobie tego. No i oczywiście siedzę rzepaku, tak? Na tych polach tutaj. Oczywiście ja będę chciał sobie na nowe pole, bo mówię, no, nowe pole to przydałoby się wam pokazać, te 15, chociaż tam żniwa były przez chwilę, ale wiadomo.
Jak się pokaże jeszcze raz na siewach, no to potem już. Tylko że w kolejnym odcinku po siewach będzie kiszonka, więc będzie ciekawie, będzie ciekawa akcja. Już mi się podoba ta akcja. Już widzę, jak jest, że tam pewną rzeczą, nie będę mówił jaką. Więc będzie grubo. Tak jak grubo sypie ten słonecznik. Sorgo, nie słonecznik. Jeszcze nawet nie zdążyłem. Nie zdążyłem zrobić kółka. Już mam pełno. Niecałe okrążenie zrobiłem. Urde, no. Mogłem w sumie w lewo zawrócić, bo było więcej miejsca, ale dobra już. Już trudno. Straciłem prąd, to straciłem. Nie będę płakał. Dobra, niech się sypie. Ciekawe, czy to wejdzie. Ona ma 34 tony chyba, ta przyczepa pierwsza, więc... A jak tam klasik? Właśnie, jak tam klasik? Spacja? O, pełny. Więc w sumie... A przejadę się klasem. Raz się przejadę, a z powrotem go wyślę w... Pracownika mu wyślę, o. No i tak zrobię, że z powrotem pracownika mu wyślę, a teraz się przejadę ręcznie. Bo czemu by nie? Nie kładąc się do końca, co? Nie, bo jeszcze 5 minut zostało, okej. Okay. Więc on raz, dwa w sumie ten zwierzę na kosi. No, kostek nie mogę pozbierać z siana niestety. Znaczy, no teoretycznie mógłbym, ale no nie mam tego. Jak to się mówi? Nie mam przyczepy z autolodem. No bo jest zajęta słomą, tak? Znaczy, no mogłem ją wysypać, ale nie chcę się na razie. Więc jak będzie czas, to... Uhu, pan. O, ale to bym kupił, tylko że to jest strasznie drogie. 300... W sumie tak patrząc... 350 zł. Zwaje 3. No tak, nie wiem. Ale no nie będę tak kupował. Tatuś by mnie zastrzelił. No i dobra, rozpocznij ładunek sorgo i łogi. Kontrakt na prace polowe na 16 przez 70%, tak, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. A ile mam minut odcinka? 13, to spokojnie. A bo wiecie co, jednak chyba tym klasem wrócę. A John Deere sobie poczeka chwilę. No, przejadę się tym klasem, bo... Rzadko jeżdżę takim ciągnikiem. Znaczy rzadko, no... O! Akurat naszych sobie poskoczył, ale to koniec. Szczególiks. No i sobie jadę klasę, no bo tutaj zazwyczaj to bym sobie tutaj puścił albo pracownika, albo bym się tu przeteleportował, no ale wiadomo. Nie wolno takich rzeczy robić. Tararara. Dobra. A ta kukurydza jest piękna, nie? Ona jest w sumie taka wysoka jak ten klas. No, ona jest wysoka jak ciągnik. A przyczepa jest tylko delikatnie wyższa. Od kukurydzy, ale to tak niedużo. No i elegancko. Dobra, niech on jest tu. Więc w sumie ja tutaj mogę stać tym klasem. Dawaj, 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 syp, 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 syp. Dobra, zgaś tego MF-a. Nigdy nie holundzika też zgaś. A tego mi odpadł. No i pięknie to idzie, pięknie, pięknie. Aż by się chciało szybciej, ale no nie da się.
Niestety się szybciej się nie da, niestety. Znaczy, wróć, da się, bo mam ten mod, żeby jechać na 20 na godzinę, ale... Tak sobie myślę, że nie będę go używał, żeby kombajnami tyle zapierdziałać. No bo... Chyba, że na ostatni sezon. Żeby jak najwięcej na odcinkach robić. Ewentualnie ostatnie odcinki będę robił tak, jak było na... Tak jak to robiłem na Facebooku, że były timelapsy z tego. Też to jest jakiś pomysł. No wiadomo, siewy i żniwa to sobie na timelapsie zrobić. A... No a sprzedaż tych wszystkich maszyn i klonów sobie zrobić na odcinku głosowym, tak? Tak jak to było na Facebooku, tak jak mówię. Chcę wracając do Facebooka, to powiem wam, że już trochę czasu minęło. Zanim się skończy, bo Felsbrunn się skończył 30 czerwca chyba, tak? Tak, bo ja powiedziałem, że do końca czerwca się uwinę z Felsbrunnem i tak faktycznie było. Że jeszcze ostatni odcinek w czerwcu wydałem, a potem chyba dwa dni później już był lipiec. Jakoś tak było. Albo jeden dzień, nie wiem. Nie pamiętam, ale chyba 30 czerwca był ostatni odcinek. Taki sobie plan założyłem. Chcę wszystkie odcinki wydać do końca czerwca i tak też było. Znaczy, czekaj, tam chyba inaczej było. Ja powiedziałem, że chcę do końca czerwca skończyć nagrywać, tak? Czy tam najlepiej, żeby do końca czerwca jeszcze odcinki się skończyły. I tak chyba też faktycznie było. Nie pamiętam, jak ja to mówiłem. Jakoś to mówię kiedyś na odcinku, ale już nie pamiętam, bo to dawno było. No trochę niżej, żeby to jednak... Wszystkie te sorgo nagarniało, a nie tak, żeby tylko w powietrze sobie jechały te motowiga. Pań! Ale to idzie, nie? Coś pięknego z tym kaderkiem. O, 16 jest skończona. Więc fajnie, fajnie. A jak to... No właśnie, tego nie będę widział teraz, bo to nie jest jakby na moim... No składzie gleby, to chyba bardziej... O, na wzroście powinien zobaczyć. No, ten dopiero ma tyle, dobra. Więc w sumie Valtra... niech sobie pojedzie na piątkę. Uprawiać. Bo to też jest misja na kontrakt na piątce, więc... No i dobra, nawrotka. W sumie trzecia już. Dobra, nie będziemy robić takich rzeczy, to przez wszan. Kurde, no nie zdążyłem znowu. Valtra versus przejedź. Ja tutaj. I teraz tutaj trzeba pieniążki odebrać. 3800 tylko, ale zawsze. Zawsze to do przodu. Pomocnik ja został przez sobie zablokowany. To pewnie ten, co wyjechał walką. A nie. A, po prostu on sobie się niby przyblokował, ale jednak jedzie dalej. No okej. Okay. Może i tak, nie? I teraz będzie wyskakiwać, że Verso zakończył pracę. No ale dobra. Niech sobie wyskakuje. Osiemnasta minuta. No, a to skończę do 30 minuty na pewno, bo tutaj w sumie trochę, w sumie teraz ten najdłuższy przejazd został, więc... Ale powinno się udać. Dobra, jeszcze 16 to jest. Więc sobie cofnę. Nie będę sypał do... Nie będę dokoszał tych 200 kilo, bo się nie opłaca. A poza tym to i tak by nic nie zmieniło. Bo co by zmieniło, jakbym do jakoś 200 kilo i tak bym musiał cofać, jeszcze w sumie dalej bym musiał cofać, ale tak to trochę bliżej, nie? Więc no spoko, spoko, spoko. Steam. Czemu kod błędu? Halo. Co jest, Steam nie działa? Czemu aktualizowanie? Co jest za wrzakiem i tak?
ma wszystkie nowe produkty w sklepie. No dobra, później sobie tego Tyrsana kupię. Bo dzisiaj wyszedł oczywiście Tyrsan, jakby ktoś nie wiedział. Feldbinder. To tu jest ciekawe. Krum. No i dobra. Może lista życzeń będzie lepsza? Jak wkrótce dostępny? Halo. Halo, przecież już jest wydane. Dobra, dodaję koszyka w sumie. Dobra, kup dla siebie. Mój portfel Steam oczywiście. Zgadzam się na warunki, jakie zawiera coś tam. No i dobra. Poszło. Pieniążki zabrane, więc Tirsan jest kupiony. Oczywiście naczepy do Eurotrucka, jakby ktoś nie wiedział. Nowe dzisiaj wyszły. W sumie wyszły 9 minut temu. Podczas tego odcinka wyszły. Więc w sumie będzie czym jeździć. W sumie wiadomo, no. To tam jest turecka firma, więc to tam. I tam zbytnio to tam, ale wiadomo, zawsze lepiej mieć DLC niż nie mieć, tak? Lepiej mieć całe, wszystkie DLC do ETS-a nic nie mieć. No w sumie, najbardziej to są potrzebne mapowe, wiadomo, tak? Bo to jest najciekawiej gra, a te naczepy to tam, wie ta, to tam wszystko w modach jest, praktycznie można powiedzieć, że. No ale jednak co twórców, to twórców, tak? Ja zawsze wolę do sensu, bo wtedy przynajmniej wspieram twórców gry, tak? Za to, że kupuję ich produkty, można powiedzieć. Wie ta, o co chodzi, no. W sumie Farminga też wspieram, jakby nie było, no bo kupiłem wszystkie dodatki do tej gry, więc. Oczywiście te, co wydali Gianci. No bo tam, co te inne firmy wydały, tam jakieś Pumps and Hoses, czy tam jak to się tam czyta, to tam tego nie kupiłem, bo to. No to nie jest mi po prostu potrzebne, tak. A tutaj wiadomo, kupiłem za 120 w sumie Premium Edition grę. Więc mam wszystkie dodatki. Czyli mam DLC Horse, jak widzieliście. Ubotę, wszystko mam. Last Silverum. Oczywiście Platinum. Jakby ktoś nie wiedział. No i tak to jest. Kupiłem sobie i mam. I się cieszę. I teraz czekam, aż wyjdzie w sumie za 2 tygodnie to już wychodzi. Kurde. Za 2 tygodnie zielonka wychodzi. Nie wiem, kurde, czy będę palił z tego serię, czy nie. Czy będę robił z tego serię, czy nie. No ale znowu, jak zrobię serię z zielonki, w sumie mogłem, tak? Ale no, nie wiem, czy sobie poczekać na późniejszy moment. Sobie później odpalić serię z zielonki, może kiedyś. Jak trochę ucichnie hype na tą mapkę. A tam wiadomo. Czy najlepiej to od razu, póki jest nowa, tak? Ale coś czuję, że YouTube wybuchnie od tej zielonki. Że to będzie coś takiego, że wybuchnie ten YouTube, naprawdę. Bo MSNR powiedział, że oni chcą tam zerę jakąś zrobić na tej mapie, więc. No, zobaczymy, co tam wystrugają. No i dobra. ETS-ik sobie aktualizuje się. Więc niech sobie aktualizuje się. Zawsze to nowe naszepy będą. Zawsze spoko, tak? Teraz do Walter się tepnąć, zrobić szybko kurs. Oczywiście tekstury są podmienione. To już nawet mówiłem chyba na jakimś odcinku. Ja to mówiłem na M-Kriku, jak kosiłem sobie rzepak, bo tam było takie fajne ściernisko widać. To o tym sobie na M-Kriku mówiłem. No i dobra, ja chyba zaraz będę kończył odcinek, no bo jest
26 minuta, a ja też nie chcę przyciągać, a tutaj w sumie nic interesującego dzisiaj się nie dzieje oprócz koszenia. Ale mówię, w kolejnym odcinku będzie ciekawiej, no bo na pewno sobie zrobię. W kolejnym odcinku będzie ciekawiej, no bo zrobię sobie i siewy. Czy wałowanie? Niekoniecznie może wałowanie, bo wałowanie było ostatnio, ale nawozy. Tutaj nawozy na łąkę. I co jeszcze można ciekawego zrobić w tym czasie? Może zbieranie kostek? O, może zbieranie kostek na łące zrobić? To też taka w sumie robota poboczna, która będzie szybka, ale. Która będzie szybka, ale nie zawsze ją pokazuje. Więc spoko robotka. Nie, no mówię, dokończę ten zbiornik i będę chyba kończył odcinek. Znaczy, oczywiście jeszcze nie wolałem, przejadę tutaj Nie na port, tylko to się inaczej nazywa. Na. Tam, gdzie się na pociąg sypie, nie pamiętam, co się nazywa. Silos, to się nazywa Silos. Silos kolejowy podróbnik. Nie pamiętam, zapomniałem, jak to się nazywa. Znaczy, no wiem, że to jest silos kolejowy południe, ale. No dobra, tak jak się zawsze to mówi w farmingu, na pociągi, o. No i dobra, no. Tak to już musi być. Przewaga chmur. 90, 95, 96. Dobra, starczy. Dobra, starczy tyle. I tak mi to wszystko nie wejdzie, tak mi to wszystko nie wejdzie, więc. Więc dobra, miniaturkę się zrobi i się pójdzie. I pójdę chyba sobie na Lengrada sobie. Jeżeli mam save'a ogarniętego, jeżeli nie mam, to nie pójdę. Na pewno wiem, że mam Enkrika ogarniętego. I fletę na osadzie mam ogarniętego, to wiem, ale czy Lengrada mam ogarniętego save'a? Chyba mam. Albo nie mam. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem na pewno, że ostatnim była Gnojowica i Obornik robiony, więc. Pewnie nie mam ogarniętego, chociaż może. A nie wiem, co nie pamiętam. Znaczy, to jest odcinek już na piątek, więc ewentualnie. Znaczy, wiadomo. Im więcej sobie nagram w tygodniu, można powiedzieć, no to wtedy mniej będę na weekend siedział, tak? Z odcinkami. Tutaj na pewno kolejny odcinek będzie nagrywany może jutro. Może jutro, bo będzie wtorek. Chyba, że będę gdzieś wychodził. Też może być taka sytuacja. Czekaj, bo te przyczepy na prawo sypią, właśnie. Przyczepy sypią na prawo, więc muszę się obrócić. Dobra, i teraz tak, cyk. Dwie naraz? Nie, nie uda się dwóch naraz, dobra. Więc nie kombinuję, bo się nie uda. A ja będę się powoli żegnał, no bo jest 30 minuta odcinka. Ja mam ETS-a już prawie zaktualizowanego, więc. Muszę iść zobaczyć, czy Elengrad jest zagarnięty. Ostatnio było. No, trochę za blisko ta przyczepa podjechała. Dlatego nie mogłem sobie tego wysypać. Ale już wszystko działa. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć i papa. Może jakiś. O, może taki widok. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.